Razem z Marcinem Iwanickim przygotowujemy książkę, która ma stanowić podręcznik filozofii do pierwszej klasy liceum. W tym roku licealiści otrzymają taką szansę, by już w pierwszej klasie mieć zajęcia z filozofii. Oczywiście zależy to od wyboru dyrektora, ale jeśli dyrektor danej szkoły podejmie taką decyzję, uczniowie pierwszej klasy będą mieli w pierwszej klasie jedną godzinę obowiązkowo lekcji filozofii. No, ale żeby te lekcje mogły przebiegać sprawnie, potrzebują podręcznika, potrzebują książki. I taką książkę teraz przygotowujemy. Chcemy, aby ta książka pomogła wprowadzić młodego człowieka w myślenie filozoficzne. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem wprowadzenia w myślenie filozoficzne będzie zapoznać ucznia z tym, jak najważniejsze pytania filozoficzne stawiali sobie pierwsi filozofowie greccy. No bo w Grecji filozofia się narodziła, więc od Greków, greckich filozofów zaczynamy. I staramy się pokazać, że ich pytania, ich odpowiedzi są wciąż aktualne. Nie chodzi nam o biografię starożytnych filozofów, o pełen kontekst ich twórczości. Chodzi nam o to, żeby złapać problemy, którymi oni się mierzyli i żebyśmy my dzisiaj też się z tymi problemami zmierzyli. Że to są również nasze problemy, nasze pytania.